Mateusz Rudy Kubiak z tej strony i chciałem Was zaprosić dzisiaj do pojechania w miejsca do kraju, którego nie ma, tak naprawdę. Jak poszukacie go na mapie, to na pewno go nie znajdziecie na 100%. Eee, ogólnie uważam, że jeżdżenie do krajów nieuznawanych, dziwnych terytoriów, jest bardzo dobrym trendem. Ostatnio się wszyscy po prostu e, zwariowali i odkryli, że jest coś takiego jak na No Informuję, że ono jest jakieś 20 parę lat już, więc, więc to, to myślę, że trochę się spóźniliście, ale porozmawiam zupełnie o czym innym. E, jest dzisiaj naszym gościem Mateusz Styrciula. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam no i e, powiedzieliśmy o Naddniestrzu, ale w sąsiedniej Ukrainie są też takie dwa wrzody na plecach. Nie wiem, jak to powiedzieć, na kręgosłupie, bo nie chcę powiedzieć tak, jak się o wrzodach normalnie mówi, bo w radiu nie możemy tego no wiadomo, powiedzieć. Wiadomo, jak się mówi o wrzodach, no ja myślę, że Ukraina też się tak postrzega. E, a chodzi tu mianowicie o Doniecką i Ługańską Republikę Ludową. To są też kraje nieuznawane. To powiedzmy od razu o co chodzi, 2014 rok. Tak, e, no na pewno wszyscy. Słuchacze kojarzą protesty na Majdanie, e, rewolucję prozachodnią, która wtedy wygoniła Janukowicza e, z tronu Złotego, czy z kibla Złotego. Kibla złotego Właściwie tak. to z kibla Złotego lepiej powiedzieć, z jego rezydencji. I w konsekwencji czego nastąpiło po części sterowalne z Moskwy, a po części nie, e, jak to się mówi, powstanie albo jakaś irredenta prorosyjskich separatystów w Doniecku i Ługańsku. Ja bym to określił bardziej dosadnymi słowami, no ale powiedzmy, że są dwie punk dwa punkty widzenia. I od 2014 roku, od wiosny, możemy mówić o takich dziwnych tworach, które miały zmienne granice poprzez ofensywy wojskowe, jakie się przetaczały przez Donbas, jak właśnie Doniecku, ugańską Republikę Ludową. I powiedzmy sobie o co to chodzi, to w 2014 Ukraina chciała wejść do, do struktur europejskich, wejść do NATO, no i takim krótkim strzałem, kiedy wyhodowali im na plecach dwa takie grzyby, nie wiadomo z czego, to po prostu nikt ich już nigdzie nie przyjmie z czymś takim, także Rosja ma spokój, dopóki oni nie zrobią tam porządku, to Rosja wie, że, że nigdzie tej Ukrainy jej nie zabiorą. Ja myślę, że w Polsce jest najbardziej znany chyba ten e, krymski przykład interwencji rosyjskiej, wiadomo co się stało, Rosja zajęła Krym i przyłączyła go jako republikę autonomiczną, a Donbas był zawsze tak trochę z boku tego głównego nurtu informacyjnego, ale powiedzmy, kto kto szuka i kto jest zainteresowany, ten znajdzie po prostu na kanwie protestów anty powiedzmy antyprzeciwko władzy w Kijowie, które wybuchły w Doniecku i Ugańsku, doszło do sformułowania się takich tworów sterowalnych poprzez doradców Putina po części, po części stworzonych też przez doły społeczne, nie bójmy się tego słowa, właśnie w tych dwóch, Miastach i oczywiście okolicy. Może Dwóch powiedzmy dróg. charakterystykę, kto tam mieszka, jaka tam jest struktura społeczna i, i czym się tam ludzie zajmują. No wszystkim. Jeśli spojrzymy na mapę etniczną Ukrainy, to jeszcze z 2013 roku, no to rzeczywiście to są główne centra rosyjskiej mniejszości w Donbasie. Albo rosyjskojęzycznych Ukraińców. Tak zależy, znaczy generalnie oni się uważają za Rosjan. No I jednych i drugich w tym tak, sensie. a rosyjskojęzyczni Ukraińcy to są też, no w Charkowie powiedzmy, ale w Charkowie się nie udało i to jest właśnie ten problem, e, który bo Putin chciał, żeby były trzy wrzody. Generalnie jego doradcy, również ci, którzy sterowali po części tą, tą rewolucją. W sensie Noworosją. Noworosją, tak, projektem Noworosji. Ale nie wyszło jeszcze jedno ważne: Centrum Charków nie wyszedł. No bo w Charkowie zadziałały po prostu te naprędce sklejone służby nowego państwa i po części oligarchowie. W Doniecku i Ługańsku, ponieważ jednak te nastroje były jeszcze bardziej prorosyjskie, jak w innych częściach wschodniej Ukrainy, tam się udało to no, była taka próba w Odesie, gdzie się niestety nadziali na kibiców, i skończyło się też to nieciekawie no, dla tych problem którzy zaczęli. Problem jest taki geograficzny: jak spojrzymy na Donbas, na Doniecki i Ugańsk, no to one są bardzo blisko, to jest kilkadziesiąt kilometrów od rosyjskiej granicy. Względnie tam 100-120. No ale dotykają w każdym razie. Tak, dotykają, a Odessa. No niby dotyka region, dotyka trochę tego Naddniestrza, no ale Naddniestrze to było za mało. Tak z drugiej strony myśleli, że możesz się uda, nie, nie udało się. No dobrze, ale tak, to są separatystyczne republiki. Ty mówisz, że ty tam pojechałeś, tak? I tak. jaki tam jest nasz status? Jak tam chcesz się dostać, to, to jak to wygląda? No, w ogóle status jest żaden, można powiedzieć. To znaczy ja się strzeliłem, w ogóle powiem kiedy pojechałem. Pojechałem w listopadzie 2017 roku, kiedy sytuacja trochę okrzepła. Nie byłem na tyle wariatem, żeby pojechać w 2014 czy 2015, jak przechodziły przez Donbas te największe ofensywy i kontrofensywy, potem sterowane z Moskwy, ale pojechałem, jak sytuacja się trochę uspokoiła. I trzeba oczywiście, jak wszędzie na wschodzie, przy założeniu, że każda formalna wizyta gdzieś musi być również sformalizowana poprzez kontakt z ministerstwem danym, po prostu skontaktować się albo z Ministerstwem Turystyki Ługańskiej Republiki Ludowej, bo nie dostałem akredytacji dziennikarskiej w Ługańsku, dostałem za to w Doniecku. Tam skontaktowałem się z Ministerstwem Informacji. E, więc powiedzmy, w Doniecku miałem lepszy status niż w Ługańsku. W Ługańsku miałem status turysty, który jest no, kiepski, bo nie dajcie żadnej ochrony. W Doniecku miałem tą legitkę, że mogłem w razie czego powiedzieć, aha, ja tu jestem żurnalist i mnie nie, nie ruszajcie. A w Ługańsku, no to po prostu trochę sobie połamałem zęby, ale generalnie zwróciłem się wcześniej do ministerstw i dałem im jakieś tam wiadomość, ej, słuchajcie, ja tu będę chciał prze, przekroczyć linię rozgraniczenia, linię demarkacyjną, czy wstrzymania ognia po prostu i dajcie mi jakiś papier i w, z Ługańska wydrukowano mi coś w rodzaju Potwierdzenia, że przyjęli do wiadomości moją chęć przekroczenia granicy i na pewno Kozacy miejscowi będą poinformowani. Nie, nie byli. Włóczymy się dziś po nieuznawanych republikach separatystycznych Ukrainy, po Republice Donieckiej i Ługańskiej, oczywiście ludowej, bo przecież to wszystkie o tam musi tak się patetycznie tak jak wszystko To, jest tam ludowe, to podobnie. To... Republiki muszą być ludowe. Nie? No dobrze, powiedzieli, że tutaj Kozacy nie wiedzieli, że ty masz przyjechać, bo powiedzmy sobie szczerze, do. Trzeba załatwiać papiery, przypomnijmy oficjalnie, wszystko trzeba w tamtych republikach załatwiać i o ile na Donieck miałeś wjazd jako żurnalist, to na Ługańsk niekoniecznie. Niestety. I no, jak się dostać z kontrolowanej części powiedzmy przez Ukraińców. Z Charkowa kursują busy do Stanicy Ługańskiej, czyli do ostatniej miejscowości, która jest kontrolowana jeszcze przez wojska ukraińskie i potem trzeba na własną rękę przekroczyć most na rzece Siewierny Doniec, Północny Doniec i tak, jakby przejść dwie kontrole graniczne ukraińską, kiedy przechodzisz przez ich blog post i przybijają pieczątkę, że kolego, ty tu sobie wchodzisz na własną odpowiedzialność mi właśnie... wbijamy pieczątkę do paszportu, że ty opuszczasz de facto terytorium Ukrainy kontrolowane. To, to, to jest niezłe generalnie, bo ty normalnie na przykład Serbia ci nie wbija, jak wjeżdżasz do Kosowa, Oczywiście, bo uznają to za województwo zbuntowane. Ja sam byłem zszokowany, bo mhm. dostałem po prostu pieczątkę. E, ka, e, punkt kontroli, propusku, czy jak tam się to po ukraińsku nazywa, mhm. Stanica Ugańska i dowiedzenia. Znaczy my wiemy, że ty tak jakby tak jak coś będziesz chciał tutaj e, państwo ukraińskie gdzieś sądzić, no to... To nie, to tak oni to zajmują kołego... z siebie odpowiedzialność. Nie. I no, właśnie ci kozacy, o których wspomniałeś, e, nie wiedzieli. O mojej wizycie, a ja też powiedzmy, nie zachowałem się roztropnie, ponieważ kto normalny, przekraczając coś, co jest de facto linią frontu, robi zdjęcia. Co no faktycznie, ale to Sylwiacze, pyk, pyk. Selfiacze nie, ale ja byłem tak szokowany miejscem, gdzie się dostałem, gdzie trafiłem, że po prostu zacząłem jak porąbany robić zdjęcia okolicy tego rozwalonego mostu, bo most był w stanie tragicznym, to jeszcze było przed remontem, więc on był częściowo zawalony. Ludzie normalnie chodzili z zakupami, kozacy w tych swoich czapkach z tymi brodami się tam szlajali, a ja po prostu byłem, nie wiem, dostałem jakiegoś, jakiegoś e, e, szoku e, e, i zacząłem sobie robić zdjęcia. No i oczywiście za chwilę. Usłyszałem za sobą, a ty kto? No i się skończyło wtedy dom aktualnie. No, no dobrze, rozumiem, czy zwiedziłeś mi budę przeznaczoną na więzienie, czy. To jest jedna z tych sytuacji, jakiej do końca życia nie zapomnę, ponieważ Kozacy na początku byli wrogo do mnie nastawieni. Nie dawały się tutaj jakichś wytłumaczenia typu ja tu mam papier. No, oni go zobaczyli, ale byli sceptyczni. Natomiast. Us... Ale jak bardzo sceptyczni? Byli sceptyczni na tyle, że zawołali jakiegoś tam atamana lokalnego, potem jakiegoś jeszcze wyższego dowódcę, który się skontaktował z kimś w Ługańsku, ale generalnie sytuacja była na tyle napięta, że musiałem na szczęście znam rosyjski. Ja przypuszczam, że gdybym tego rosyjskiego nie znał, a słyszałem o pewnym Portugalczyku, który się wybrał parę miesięcy przede mną. To bym skończył w Tiurmie i. Z oklepem. E, z, z oklepem jeszcze słowiańskim. Ale ponieważ znałem rosyjski, generalnie, no wiadomo, trzeba trochę podtrzymywać ich narrację. Jeżeli ty powiesz, że, a no tak, faszysty w Kijowie i tak dalej, i w ten sposób będziesz próbował rozmawiać, no to już nie jest tak najgorzej. I pieniek, jaki początkowo był dla mnie jako miejsce przez około 4-5 godzin, e, które, które tam spędziłem na tym piękku, e, które było miejsce takie przeznaczone, przypuszczam, dla takich. Szlajaczy się, jak ja, zamieniło się w kanciapę, to znaczy, zaprosili mnie do siebie do takiego właśnie blogpostu, gdzie gotowali sobie borszcz, gdzie mieli ikony zawieszone, gdzie sobie zmiana warty przychodziła i ta dyskusja, no, prze, jakoś ja, ja zdołałem zdobyć ich zaufanie w którymś momencie, co dla mnie samego było szokujące. Na końcu nie, nie kłamię, nie przesadzam, ale pożegnaliśmy się machając do siebie. To było kiedy blok post po sześciu godzinach opuszczałem, a przyjechali ludzie z Ministerstwa ENR po prostu. To powiedziałeś, że byłeś przetrzymywany na granicy. No słuchaj, jedziesz w takie kraje, to grasz w ich orkiestrę. Ich cyrk, ich małpy, generalnie wchodzisz w to, no, chcąc nie chcąc. Po to się to jechało na wschód, żeby być zamknięty chociaż na trochę i się powygłupiać, więc ty, ty trochę tego liznąłeś. A ja czułeś myślę, się zamknięty, czy czułeś się tak przytrzymany trochę? Ja myślę, że po prostu to się też wiązało z brakiem doświadczenia z lat 90., a już pamiętam, od dziecka śledziłem konflikty w byłej Jugosławii. Więc kiedy się nadarzyła okazja zobaczyć taki właśnie kraj, tworzący się para parakraj, Stanie wojny, no to stąd, stąd się zrodziła w ogóle ta idea, ale czy się czułem przytrzymywany? Czułem się z jednej strony jako ktoś, kto przyjeżdża jako jeden z bardzo, bardzo nielicznych, nierosyjskojęzycznych turystów. Tak, to właśnie weźmy w ten, w ten cudzysłów dziwny. I Samym tylko dlatego, właśnie zdobywa jakieś zainteresowanie tych zmęczonych, utrudzonych tymi codziennymi patrolami. Ostrzałem też, nie bójmy się, ze strony ukraińskiej, bo to nie jest tak, że jedni strzelają, drudzy nie strzelają, tylko obie strony tam sobie co jakiś czas wy, wymianę ognia przeprowadzą. I to, są, to byli ludzie, ci kozacy, bardzo prości, ale może dlatego, że byli prości, to byli też głodni kontaktu. I ten, ten kontakt na tym rozwalającym się właśnie blokpoście, gdzie y, głównym zajęciem w przerwie ostrzałów o jest rąbanie drewna. E, no i ja też tam trochę poobserwowałem, albo n, nie wiem, zabawa z psami. Tam jest wszędzie pełno psów na wschodzie, kto był ten wie. Nie, to nie jest tylko Rumunia, to jest, nie jest tylko Ukraina, więc psy są jedyną rozrywką, psy i wódka oczywiście. No i m, mogę nieskromnie powiedzieć, że tam parę szotów żeśmy z tymi kozakami walnęli. No tak, ale powiedzmy sobie, że to oczywiście jest taka tradycja tam i to jest normalne, że tam się tak robi, a po prostu ta audycja pijaństwa w żaden sposób nie popiera, bo to zajęcie dla degeneratów. Jest. Oczywiście, oczywiście. Natomiast... No ale tradycja to tradycja, no co zrobić, prawda? Oczywiście. Tak. No dobrze, ale co, puściliście w końcu stamtąd? W końcu tak, ale myślę, że to było za wstawiennictwem kogoś właśnie z tego Ministerstwa Turystyki w Ługańsku, który próbował odkręcić tą sprawę i w jaki sposób ją odkręcono? Otóż, kamazem zostałem przewieziony z blokpostu do Ugańska, do centrum Ugańska, do e, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ugańskiej Republiki Ludowej, gdzie poszedłem po oczywiście przy, e, wypełnieniu kolejnych kartaczek do biura e, jakiegoś pod, podministra, który. E, powiedział, że bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację, że proponują mi hotel taki i taki i na jutro będę miał przewodnika po ługańsku. Proszę bardzo. A nawet okazało się, że była to przewodniczka i przewodnik. Także dwoje ludzi zaangażowanych po to, żeby pokazać mi Ługańsk i jeszcze tak jakby właśnie przeprosić, że no bardzo nam przykro, że zaszła taka sytuacja i że kozacy może byli trochę ostrzy, ale musi pan zrozumieć, że to są ludzie Którzy na froncie tam stoją dzień w dzień, więc to no i i mają nerwowe raczej. <głos》>. Oczywiście. Słuchaj, bardzo to tak pozytywne wrażenie to wszystko robi, ale powiedz mi, o sam kontakt, jakby z zewnątrz, jakbym ja chciał teraz napisać sobie do ługańskiego Ministerstwa Turystyki, to czy oni są tak jakby do turystów nastawieni chętnie, chcą jakby zaistnieć w świecie, czy to tak trzeba się przepychać kolanem trochę? Oczywiście oni po pierwsze mają czas. A, no to tak, turystyka ma tam czas, bo tam... Generalnie są ważniejsze potrzeby, więc jeżeli chcemy y, ten kontakt mieć w miarę szybko i jakąś odpowiedź, no to lepiej napisać tak jak ja, znaczy, pani to, znaczy, to jest w ogóle zna. ogólnie rada, tak jak ze Wschodem korespondujecie i myślicie, że dostaniecie za dwie godziny maila, to nie. No to, to trzeba. Mi tutaj idziemy w tygodnie, w miesiące w takich korespondencji. Ja dwa miesiące wcześniej się odezwałem. No po paru dniach przyszła informacja, że mają moje zgłoszenie, żeby poczekał kolejne dni, e, aż się zbierze pewnie jakieś szacowne grono, albo po prostu jakiś urzędnik spojrzy na ten mój, mój wniosek. E, I generalnie to trwało. To trwało, ale. E, co jest dzisiaj e, tym, co ratuje nas i co jest dużo, powiedzmy, prostsze dla takiego turysty wojennego, e, jeżeli ktoś chce się tak określić, no to jest powszechność internetu. Oni też mają swoje maile, więc ministerstwo ma swój mail. Wystarczy napisać, wystarczy ładnie poprosić, oczywiście cyrylicą. Żadnego angielskiego, e, żadnego tam silenie się, że może ktoś zna angielski. A generalnie jakbym napisał e, po rosyjsku, ale e, bukwami e, nasze czy mi To będzie dobrze przyjęte, czy lepiej będzie... Lepiej po prostu zasięgnąć opinii kogoś, kto perfekcyjnie zna rosyjskie, albo sprawdzić sobie na Google Translate 10 razy i wysłać poprawnie sklecony mail, bo wtedy oni sami będą... Pod wrażeniem. Pod wrażeniem i będą wiedzieć, że wykonałeś jakiś trud, że to nie jest tak na odwal, że przecież jesteś Amerykanie, na przykład albo jakiś tam z zachodniej Europy i, i co, może mu jest śmieszno, że, że tutaj jest wojna, prawda? Nie. To musi być szacunek w perfekcyjnym rosyjskim i te drzwi Ja widzę, drzwi. że cały czas straszną powagę tam trzeba zachowywać. Tam się nie można... I to, to jest ogólnie też pamiętam, że nabijaniu się z czapek na przykład pograniczyków białoruskich też trzeba było zachowywać powagę. To znaczy generalnie Człowiek, który się tam udaje, tak jak, jak, jak my, powiedzmy z Polski, musi przyjmować postawę biednego żuczka. Ja tutaj, biedny żuczek, zgadzam się, żeby mną no, pomiatali jacyś kolejni urzędnicy, i muszę e, liczyć na to, że łaskawie może dostanę jakąś odpowiedź za tydzień albo i nie, ale przyjmuję postawę bierną, wyczekującą i cierpliwą. Jeżeli tak będziemy postępować, to nawet i ten ługański, ten Donieck się jakoś otworzą na końcu. Już dostałeś tam przewodników, już tam byłeś swój chłop, to czy byłeś jedynym turystą w tym, w tym mieście pięknym? Podejrzewam, że tak. Podejrzewam, Cześć, że... Jakie to Być jedynym turystą w mieście takim całkiem, całkiem spory. To znaczy, ja od razu zaznaczę, że być jedną z nielicznych osób, które nie uciekły przed tym ogólnym szajsem, jaki tam jest. Dlatego, że zaznaczmy, z Ługańska wyjechała bardzo, bardzo duża liczba mieszkańców, a już przed wojną Ługański miał fatalną opinię. To znaczy, opinie miasta szubrawców, kryminalistów, mafia, e... Rina, tak, to. Do... No tak, to od razu powiedzmy, jak to tam wygląda. Tam są fabryki, tam są kopalnie ogólnie w tych dwóch regionach. Atrakcje turystyczne to jest e, pomnik bohatera e, wojny ojczyźnianej, drugi pomnik, e, albo trzeci ewentualnie, nie wiem, cmentarz e, bojowników, którzy zginęli za e, antykomunisty. Boże, przepraszam, antyfaszystowskie, oczywiście no, dosadów. No. E, wycofałem się w porę. E, więc oprócz tego atrakcji nie ma. Może w Ługańsku to jeszcze jest jedna, jedna dosłownie cerkiew, która jako tako e, się prezentuje i można ją sobie pofotografować z zewnątrz. No i oczywiście budynki rządowe z flagami i ogólnie wszechobecna propaganda tych nowych tworów, bo one tak jak w Naddniestrzu, czy tak jak wszędzie na wschodzie stawiają na to, żeby atrakcją samą w sobie, dla kogoś kto przyjeżdża była nasza wersja historii. Więc to jest obecne. Po, e, portrety, e, Pagibrzych, tych, hmm. którzy tam zginęli w Ale tej teraz wojnie. świeżo pagibszych tak? W tak? tak? Tak, To już nie, nie tyczy się 1944-1945 roku, tylko tych nowoczesnych bohaterów, powiedzmy. I flagi, oczywiście, no i ministerstwa, które na mnie wywierały największe wrażenie, bo jak sklecić w tak krótkim czasie aparat państwowy, no to było dla mnie szokujące. Słuchaj, a jaką nam walutą oni się posługują? Tam już rubel jest rosyjski czy oni mają coś swojego? Oni nie bawili się w, wa w waluty typu rubel nadniestrzański, tylko od razu wprowadzili rubla rosyjskiego. Przez jakiś czas, jak ja jeszcze byłem, to była końcówka okresu, kiedy honorowano chrywnę ukraińską, ale już tylko honorowano, ale zalecano korzystać z rubli. Więc ja właściwie załapałem się na ostatni ten etap przechodzenia z chrywny na rubla rosyjskiego. I od tej pory mi się od 2018 do teraz jest tylko rubel i już chrywna absolutnie nie wchodzą w grę. Okej, okay, a telefony? Rosyjskie sieci? Sieci, i to jest ciekawa też sprawa. Mimo tego, że to nie są, jak spojrzymy na mapę, ani Ługańska, ani Doniecka Republika Ludowa nie są zbyt duże, każde z tych paratworów ma swoją sieć komórkową. W Doniecku istnieje sieć Feniks, a w Ługańsku sieć Ługa.com. I mieszkańcy tych zacnych ludowych republik zostali swego, swego czasu postawieni przed faktem dokonanym. Słuchajcie, tworzymy swoją sieć komórkową, i kto chce zadzwonić do babci w Wałczewsku czy gdzieś tam na jakiejś prowincji, ten musi wykupić kartę. Po prostu, ponieważ rosyjska sieć nie działa, ukraińska nie działa, musisz mieć lokalną. Nie ukrywajmy, że to był sposób na zbicie niezłego kapitału. I właściciele tych ługakomów i tych Feniksów są jednymi z najbogatszych ludzi. Okej, okay, no i tak się montuje kraje. Jednym słowem. No dobrze, a jak tam rozmowa z tymi przewodnikami? Czy oni ci jakąś propagandę do głowy tam lali? Oczywiście, no, nie ukrywam, że to było dla mnie w pewien sposób zadziwiający. W jaki sposób ci młodzi ludzie, a to byli bardzo młodzi ludzie, studenci, studentka i student, może na około 21-22 lata, jak oni bardzo już byli zindoktrynowani, jak bardzo przyjmowali tą opcję lansowaną przez prorosyjskich separatystów. To znaczy, to nie było bardzo nachalne. Ale to było na tyle zdecydowane, że ja nie miałem wątpliwości, kto jest jasną stroną w tym całym konflikcie z tym strasznym, faszystowskim kijowem, a kto dobrą. Co ciekawe, to nie była propaganda prorosyjska, ale raczej proniepodległościowa. W sensie oni już chyba dostali prikaz z góry, żeby nie mówić tam o jakimś zjednoczeniu z Rosją i że Rosja taka wspaniała, tylko że my tacy wspaniali. My, mieszkańcy Donbasu i oni synowie i córki, którzy tu będą tworzyć nowe ludowe ojczyzny. Mówię, że w tym nie ma nic do oglądania, co szczerze mówiąc specjalnie nie dziwi, bo to, 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 to takie miasto raczej techniczne, można by, można by powiedzieć, i przem, mhm. przemysłowe, było kiedyś przynajmniej. E, a, a, ale powiedzieliśmy też o Doniecku e, coś. Doniec, który przecież był pięknie wyremontowany na, na euro. Miasto kwiatów, Oczywiście. wspaniałego lotniska, świetnego stadionu, a jak to wygląda teraz? Tym bardziej szokujące było nie tylko w tych przekazach informacyjnych, ale właśnie kiedy miałem okazję zobaczyć ten Donieck na własne oczy, w jak krótkim czasie może przyjść apokalipsa i dosłownie ten cały zastany świat jakoś zniweczyć. Znaczy połowa Doniecka jest zamknięta. Właściciele sklepu, właściciele jakichś firm zachodnich, które się widzi, nie wiem napisy typu Swarowski, jakieś kompanie wielkie, zostały albo znacjonalizowane, albo po prostu wypędzono tych ludzi, którzy mieli zbyt zachodnią orientację i jedynym takim świadectwem tego, że Donieck jako miasto miało coś wspólnego z zachodem jest sieć burgerowni Donmak. Po prostu znacjonalizowane McDonaldy, gdzie robi się Big Maci, które określa się jako Big Mac przez K na końcu, mm -hmm. czyli kopiuje się toczka w toczkę wszystko to, co jest tak się to nazywa? Don Mac. Donmak, Don Mac, Don Mac, okay. czyli doniecki McDonald. No to jest coś nieprawdopodobnego i to jest jedyne miejsce, gdzie ten powiew zachodu wciąż trwa, ponieważ ci ludzie jedzą burgery e, z, dokładnie tak samo wyglądające i tak samo smakujące jak za czasów McDonalda, tego ohydnego, amerykańskiego. Z tym, że robią to no, w otoczce. Słuchajcie, teraz mamy swojego burgera, nie potrzebujemy jakiegoś zgniłego, kapitalistycznego. Więc to jest znacjonalizowana firma, jak wiele, jak wszystko w tym momencie w Doniecku. No tak, a znacjonalizowana, należąca do znowu jakiegoś oligarchy, czy tak, nie wiesz, jak znacjonalizowana po, po tamtejszemu? Czy, czy to jest? To, to tak wygląda? Tam te ekipy powiedzmy już były ze dwie co najmniej, i w Ługańsku, i w Doniecku. W Doniecku na pewno ci, którzy śledzą trochę ten konflikt, kojarzą takiego postawnego. Pułkownika Zacharczenko, który zginął w zamachu, zresztą chyba zorganizowanym przez jakiś swoich przeciwników, i zastąpił go Denis Puszylin. Więc to są kliki, oligarchowie, plus parę osób, które wkręciły się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie na te stanowiska Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej i one kontrolują wszystko. Więc to jest znowuż taka Ukraina, tylko że trochę w miniaturce. Jeżeli Donbas już wcześniej cierpiał na te problemy związane z oligarchami, to ten wpływ w miniaturze jest to obecny też w samym Doniecku. Z tym, że, tak jak tu zaznaczyłem na początku, tych ludzi tam jest mniej i tych oligarchów tam jest mniej. I wystarczy dosłownie mieć parę kontaktów, parę wtyk, gdzie trzeba i. Może coś no Tak, ale chyba właśnie, jak jest mniej ludzi, to jest prosta sprawa, żeby swój folwark tam zrobić. Oczywiście, taki, bo... że tak. To znaczy, to nie, było, to nie była sprawa olbrzymiej konkurencji, że my się tu teraz będziemy zabijać, ponieważ tak, o, tak wielka jest ta liczba mieszkańców. No nie, jeżeli połowa mieszkańców z milionowego miasta wyjechała, e, a w 2014-2015 były takie szacunki, że z miliona e, mieszkańców Doniecka wyjechało pół miliona, no to no tak. To nie jest ruble. No dobrze, ale powiedz, tam rozumiem też, ruble rosyjskie są grane. Tak, z tym, że pomiędzy dwoma republikami jest normalna kontrola graniczna. O. Są inne cła, są znaczy jest, jest tło normalnie przy przekraczaniu granicy między Doniecką a Ługańską Republiką Ludową na towary. Są inne ceny w Ługańsku, jest taniej, w Doniecku jest drożej. A jest taniej niż na Ukrainie, czy jest drożej? Jest taniej niż na taniej. Ukrainie, aczkolwiek to, jeżeli chodzi o niektóre, powiedzmy, wyroby miejscowe, a jeżeli byśmy już chcieli kupić Coca-Colę no to no ja to, podejrzewam to wiadomo, że tak. no jest to jest to no drożej ale to jest. tutaj pojechaliśmy już jako turysta tak czy jako jako do Ugańska do Ugańska jako turysta a do Doniecka ja odetchnąłem kiedy przekraczałem granicę z Doniecką Republiką Ludową bo tam już miałem papier podpisany nawet przez Edwarda Basurina czyli tego który wygłaszał w telewizji Doniecki komunikaty o ostrzałach ukraińskich to jest minister Obrony, e, DNR, który, że tak powiem, no ja z tym papierem, jak się gdzieś nawet pokazałem, i, a też miałem kontrolę, i to nie jedną, no to to otwierało już pewne drzwi. Tak? że to było na zasadzie, aha, no dobrze, czyli on ma tu udostawienie. Swój chłop, Swój jest chłop, także my go nie ruszamy. Więc ja, to było takie stopniowe redukowanie napięcia. O ile w Ługańsku napięcie było największe przez ten mój nieokreślony status, w Doniecku już było tak nieźle. Ale ja widzę, że jak wjechałeś do Ukrainy, to się czułeś jak w, w Szwajcarii mniej więcej. To jest uczucie, którego nie zapomnę i jak można, wjeżdżając do takiego za przeproszeniem, syfu, jakim jest kramatorsk i Słowiańsk poczuć się jak, jak na zachodzie, ano można, tylko trzeba mieć skalę porównawczą. I ta skala porównawcza powoduje, że nasza perspektywa też się zmienia. To było chyba takie uczucie, jakie Polacy z największej dziury gdzieś na wschodniej ścianie mogli e, odczuwać, kiedy przekraczali granicę z rfn em A może nawet większe. Już nie mówię o tym, co się działo, kiedy przekroczyłem granicę Polski ponownie. Wróciłem do kraju. To już się licznik przekręcił. To już się licznik przekręcił i skala <laughs> wywróciła się na drugą stronę. I wtedy y, miałem wrażenie, no, chyba podobne do, do takiego odczucia, jakie ma Somalijczyk, który przyjeżdża na przykład do Stanów Zjednoczonych. Poważnie. <laughs> Widzę, że to ciekawe doświadczenie. Słuchaj, e, można jakieś zdjęcia stamtąd zobaczyć? Czy miałeś w ogóle zdjęcia? Robiłeś jakieś? No. I powiem tak, robiłem zdjęcia z ukrycia przeważnie i bardzo bacznie obserwowałem, żeby nie być obserwowanym, więc mam parę takich, z których jestem bardzo zadowolony. Można znaleźć taki, taki artykuł 3 dni w Donbasie. Na stronie miesięcznika białoruskiego czasopis. Tak się nazywa artykuł, i tam jest trochę zdjęć, które zrobiłem. A generalnie no to na moim blogu Mateusza Sterczuli. Tam też obszerną relację zamieściłem z, z pobytu. No, chyba z takim zdjęciem, z którego jestem najbardziej zadowolony, bo ono było powodem mojego zatrzymania, czyli rozwalający się most w Stanicy Ługańskiej, który chyba był takim najbardziej żywotnym doświadczeniem wojennym w moim życiu. Tej, no. I chyba taką granicą, że przekraczasz i wkraczasz w inne, w inne terytorium w, w strefę wojny, no nie bójmy się tego słowa, ja wcześniej takiego doświadczenia nie miałem, bo wszędzie gdzie te rany są jako tako zabliźnione, a to jest na przykład Abchazja, też jedna z nieuznawanych republik czy właśnie to Naddniestrze, już nie ma takiego napięcia, natomiast ponieważ to jest świeża sprawa i ledwie od 3-4 lat istnieją te wrzody, jak myśmy to, to określili we wschodniej Ukrainie to i bardzo, bardzo świeże są te napięcia. Więc atmosfera wojennej rzeczywistości jest wszechobecna. No czyli generalnie nie polecamy dla matek z dziećmi, raczej dark tourism. Tak, i, i to na krótko. Na to krótko. znaczy ja ósmy dzień e, powiedzmy e, to już jest taka granica, kiedy mówimy pas i wracamy do rzeczywistości. Kiedy wiocha ukraińska staje się dla ciebie po prostu miastem z metrem w Europie Zachodniej. Dokładnie. Także Polecamy, jeśli w ogóle to na krótko, i może chyba tylko dlatego, że sytuacja się na tyle umnormowała, że linia frontu się już nie przesuwa, bo inaczej nie byłbym chyba nawet ja na tyle kopnięty, żeby się tam wybierać. Sory. No dobrze, słuchajcie, czyli są takie miejsca, gdzie trzeba jechać, ale pozostać ostrożnym. To są republiki separatystyczne, ługańska i doniecka. Zobaczcie sobie na mapie, gdzie to dokładnie jest. To były Kręte Ścieżki, gościem był Mateusz Styrczula, dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie. A to był Mateusz Kubiak z drugiej strony i do usłyszenia w kolejną sobotę. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.